Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Kochani, gromadzimy się dzisiaj w świątyni w uroczystość świętego Jana Chrzciciela. Dzień, w którym Kościół przypomina nam postać konkretnego świętego. Związany jest zwykle z datą jego śmierci, czyli narodzin dla nieba. Inaczej jest dzisiaj, kiedy czcimy ziemskie narodzenie świętego Jana Chrzciciela, poprzednika Jezusa Chrystusa, ostatniego z największych proroków Starego Testamentu, tego, który łączy Stary Testament z Nowym. To, co Jan głosi, ten, który jest świadkiem wydarzeń, kim jest, uderza jego świętość. Życie pełne ascezy i pokuty, siła charakteru i bezkompromisowość w obronie prawdy bez względu na konsekwencje. To pierwszy święty czczony w całym Kościele. Jemu też dedykowana jest przepiękna bazylika w Rzymie świętego Jana na Lateranie. Jedna z czterech wielkich bazylik, przy której przez prawie 1000 lat mieli swoją siedzibę papieże. W łączności z wszystkimi, dla których Jan Chrzciciel jest patronem. Zgromadzeni, aby sprawować misterium śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego, prośmy o przebaczenie dla naszych dusz. Dniu, który był szczególnie wyraźny w tej wspólnocie parafialnej. My, którzy jesteśmy następcami, tylko jak gdyby podtrzymujemy i pielęgnujemy to, co zostało zasiane w ludzkich sercach. Ksiądz kanonik, ten, który niedawno odszedł do Pana po nagrodę, po solidnej, szlachetnej pracy, gromadził was i były piękne życzenia. Dzisiaj oręduje za nami, jak i ci, za których dzisiaj chcemy sprawować mszę świętą. Pan jest to msza święta, szczególna msza święta koncelebrowana. Przychodzimy do Boga z różnymi intencjami. I ksiądz Andrzej odprawia za Jana Mikołajewicza w jego imieniu zmarłego o dar nieba. Ksiądz senior za księdza kanonika Jana Sidorowicza. Ja odprawiam za księdza Tytusa Korczaka, księdza Zygmunta Głowackiego i Franciszka Ptaka, aby dobry Bóg darował im wszystkie grzechy i słabości i włączył ich do grona swoich świętych kapłanów. Wdzięczność jest przyjawem duchowej kultury człowieka i wyrazem pamięci o otrzymanym dobru. Wszyscy czujemy się dzisiaj dłużnikami wobec Boga, który dał nam istnienie, zdrowie i zdolności. Jesteśmy dłużnikami przede wszystkim względem tych kapłanów, których dzisiaj w sposób szczególny wspominamy, którzy tworzą historię tej wspólnoty parafialnej, a mianowicie księdza Tytusa Korczaka, księdza Zygmunta Głowackiego, Franciszka Ptaka i tak bardzo żyjącego w sercach nas wszystkich przez bliskość księdza kanonika Jana Sidorowicza. Dlatego też byli oni naszymi nauczycielami i wychowawcami. W dniu dzisiejszym, kiedy kończymy rok szkolny i katechetyczny, ma to szczególne znaczenie. Którzy na różnych drogach życia słowem i przykładem kształtowali naszą osobowość, uczyli nas prawdy, miłości do Boga, bliźniego i siebie samego, a przede wszystkim uczyli nas poświęcenia. Dzisiaj tutaj zgromadzeni w naszej jasieńskiej świątyni pragniemy utrwalić w sercach, ale i utrwaliliśmy na kamiennej tablicy dla tych, którzy przyjdą, bo przecież mamy świadomość, że naród, który podcina korzenie swojej przyszłości, ginie, umiera. Stąd utrwalamy dla potomnych, że jesteśmy spadkobiercami tego dziedzictwa pokoleń, tej wiary, nadziei i miłości. Przede wszystkim miłość Boga zawsze się łączyła z miłością Ojczyzny. I o to, i za to Bogu dzisiaj dziękujemy przez tych ludzi, których utrwalamy, są utrwaleni w naszych sercach i w naszej pamięci. Bo bez tego nie byłoby tego, co jest w tej tablicy i obecności nas przed Bogiem. Dlatego też za nich, którzy nie bali się w czasach trudnych, przyszło im żyć. Mieli odwagę bronić prawdy i strzec Boga w umysłach ludzi przez Boga im powierzono. Dlatego też wołajmy za nimi wszystkimi. Niech ten dzień będzie dniem wdzięczności Bogu za tych ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze i wobec których wyrażamy naszą ogromną wdzięczność. A wdzięczność
jest zawsze sprawdzianem ludzkiego człowieczeństwa i jego miłości i jego wielkości. Dlatego też ci wszyscy, którzy to czynili, do tego się przyczynili, mogą się czuć dumni, że do nich odnoszą się te słowa, które przed chwilą świadomie i dobrowolnie wypowiedział. Stańmy w prawdzie przed Bogiem. Przeprośmy Go za wszystkie nasze grzechy. Boże Stwórczo i Ojcze wszystkich ludzi, Ty posłałeś swojego Syna jako nauczyciela mądrości, która do Ciebie prowadzi. Ty nieustannie powołujesz i posyłasz zwiastunów swojego słowa, aby Twoje imię było uwielbiane między narodami. Obdarz wieczną nagrodą nieśmiertelności i chwały naszych kapłanów, których nazwiska tutaj wypisaliśmy na tej tablicy, którzy w trudach i trudnych chwilach ojczystych dziejów strzegli prawdy i mądrości w sercach naszych parafian. Spraw, abyśmy upamiętniając na tej tablicy ich imiona na ziemi, mogli się radować ze spotkania z nimi w Twoim domu, nie ręką ludzką zbudowanym, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Boże, coś Polskę śpiewamy. Bóg Ojciec Niebieski napełni was wszelkim błogosławieństwem, abyście byli święci i czyści przed Jego obliczem. Niech wam hojnie udzieli swojej łaski, niech was porusza słowem prawdy zawartym w Ewangelii Zbawienia i da wam miłość bratnią przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Że jesteś Boże w niebie,
gdy poznawałem, co dobre jest, co złe. W dziecinnych słowach mówiłem, kocham Ciebie, i powtarzałem w modlitwie słowa te. Za każdy dzień, za nocy mrok, za radość łok, szczęśliwy rok. Nawet za chmurne, deszczowe dni, za wszystko, Panie, dziękuję Ci. Nawet za chmurne, deszczowe dni, za wszystko, Panie, dziękuję Ci. Więc przyjm, o Boże, tych modłów dziękczynienie, bo jakże często. Jezus przez życie mnie wiedzie, daje mi silne swe dłonie. Drodzy parafianie, przyjaciele księdza Jana, w imieniu wszystkich, którzy czują żal po odejściu naszego kanonika, księdza Jana, i są wdzięczni za jego każde dobre słowo, chcemy podziękować tym, którzy odpowiedzieli na nasz spontaniczny apel i zechcieli przyłączyć się do dzieła postawienia mu pomnika i ufundowania tablicy pamiątkowej. Niech to będzie nasze ziemskie dobro za jego nieziemskie serce. Dzisiaj w sposób szczególny oddaliśmy hołd kanonikowi i proboszczom, którzy przez 60 lat istnienia naszej parafii sprawowali tu posługę duszpasterską. Nasz udział w tej mszy koncelebrowanej jest wyrazem podziękowania i pamięci o naszych czterech proboszczach, którzy już odeszli do domu Ojca. Dziękujemy księżom koncelebrantom, księdzu profesorowi Romanowi Wróblowi, księdzu seniorowi Adamowi Baranowi, księdzu wikariuszowi Andrzejowi Materyńskiemu, którzy w tej, za odprawienie tej Eucharystii i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Czuliśmy podczas tej uroczystości na tej mszy świętej duchową obecność naszych kochanych księży proboszczy, którzy tu setki razy stawali przed tym, u stóp tego ołtarza i modlili się za naszą całą parafią. Chciałabym w imieniu wszystkich zaangażowanych w zbiórkę pieniędzy na pomnik i tablicę pamiątkową oraz w imieniu pani Weroniki Zając podziękować za pracę, środki finansowe i pomoc materialną. To zaangażowanie wszystkich ludzi dobrego serca umożliwiło nam dzisiaj odsłonić tablicę pamiątkową i za chwilę poświęcimy pomnik księdza kanonika Jana w dniu jego imienia. Jesteśmy winni Państwu rozliczenia się z naszej zbiórki pieniędzy na ten cel. Szczegółowe rozliczenie i listy ofiarodawców są do wglądu pani Beaty Niklas, osoby, która była inicjatorką tej akcji pod hasłem: aby wyrazić wdzięczność, składając dłoń do dłoni, złóżmy hołd naszemu księdzu kanonikowi. Większy czy mniejszy kawałek kamienia to z Twego serca gest dziękczynienia. Budując mu pomnik wdzięczności, dziękujemy za jego dobroć i serce. Koszt pomnika wraz z zakupem kostki wyniósł 8,5 tysiąca złotych. Nasz wkład finansowy wyniósł 2 tysiące złotych. Natomiast wkład finansowy pani Weroniki Zając wyniósł 6,5 tysiąca złotych. Również z naszych składek ufundowaliśmy tablicę pamiątkową.
Do wszystkich darczyńców w ostatnich dniach dotarliśmy z podziękowaniami. Oprócz pomocy finansowej są darczyńcy, którzy zasłużyli się na szczególne wyróżnienie i podziękowanie. Dziękuję panu Kazimierzowi Iwanickiemu, który wykonał nieodpłatnie piękne ogrodzenie wokół pomnika księdza Jana. Dziękuję państwu Jolancie i Robertowi Jakubiakom, którzy ofiarowali do kościoła dwa piękne świeczniki, które wiszą obok tablicy pamiątkowej oraz zakupią ozdobną łatkę na cmentarzu przy grobie księdza Jana. Dziękuję panu Krzysztofowi Szymczakowi za wykonanie prac elektrycznych przy tablicy pamiątkowej. Wszystkim jeszcze raz dziękuję, Bóg zapłać. Oprócz naszego dołączenia się do pomnika i ufundowania tablicy pamiątkowej, spełniliśmy wolę darczyńców, którzy składali ofiarę na msze święte za księdza Jana. Dlatego też oprócz tej mszy świętej koncelebrowanej zamówiliśmy jeszcze dwie msze święte. W dniu 4 listopada o godzinie 18 na pierwszą rocznicę śmierci księdza kanonika oraz 24 grudnia na pasterkę będzie to msza święta za wszystkich księży i proboszczy, wikariuszy, żyjących i zmarłych oraz za wszystkich parafian żyjących i zmarłych z okazji 60. rocznicy pierwszej uroczystej pasterki w 1945 roku i 60 lat równo istnienia naszego Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Za złożone ofiary, pomoc materialną oraz za modlitwę podczas tej mszy świętej Bóg zapłać wszystkim. Dziękuję. Pięknych podziękowań pragnę również się wyrazić. Cieszę się i gratuluję, jestem dumny z wszelkiego dobra i wszystkich dobrych, szlachetnych inicjatyw. Dlatego też zawsze będę podtrzymywał, będę wskrzeszał, będę wyzwał. Dlatego, że dobro zawsze powiększone wraca. I niech to dobro powiększone przez was uczynione, przez wszystkich uczynione. Stąd dziękuję moim współkoncelebrantom i wszystkim, którzy przygotowali tę uroczystość, to wydarzenie, które wpisuje się w historię naszej parafii. Jeszcze raz z całego serca wszystkim Bóg zapłać. Przyjmijcie błogosławieństwo. Niebawem, jak powiedziała pani burmistrz, przeniesiemy się na cmentarz i tam poprosiłem księdza seniora. Uważam, że jest najbardziej godny tego, tym bardziej, że jest związany pracą i posługą tutaj w jesieńskiej wspólnocie. I on to uczyni, poświęci. Krzyż, który wraz z pomnikiem postawiliście, wznieśliście na grobie kapłana. Spółka Felgenhauer & Steinbach, wiceprezes Ryszard Buczek, witam serdecznie. Jak długo istnieje firma? No, firma już bez mała będzie 10 lat istniała na tym terenie. Tutaj w Jesieniu? Tak. A jak wygląda w tej chwili zatrudnienie? Ilu w tej chwili jest pracowników w firmie? Zatrudnienie kształtuje się u nas na poziomie 70 osób. A czym zajmuje się firma? Firma zajmuje się głównie konstrukcjami stalowymi, spawanymi i mechanicznie obrabianymi. Na przeciągu tych 10 lat jak wyglądała sytuacja firmy? Czy ona się cały czas polepsza, czy były gorsze sytuacje na rynku? No jak wiadomo, jak w każdej gospodarce są zloty i upadki. Okres na przykład 2001-2002 roku był dosyć trudny dla firmy z uwagi na ceny wyrobów i z uwagi na wartość euro, która była na niskim poziomie, gdzie niekiedy robiło się praktycznie po kosztach. Nie? A jak to wygląda w tej chwili? Czy próbujecie się utrzymać, czy raczej rozkwitacie? To znaczy, że próbujemy się utrzymać, robimy wszystko, żeby iść do przodu, bo stojąc w miejscu, to znaczy, że się cofamy, nie?
A czy są jakieś plany na przyszłość? Planujecie w jakimś rozszerzyć swoją działalność w którymś kierunku? To znaczy rozszerzyć działalność w sensie takim, że możemy ją rozszerzyć tylko w branży metalowej. Natomiast jakieś perspektywy, no musimy zwiększyć swoje możliwości, co zmuszeni jesteśmy do budowy nowej hali z suwnicami i ze prawdziwego zdarzenia spawalnią. Natomiast jak będzie wyglądała przyszłość, to pokaże gospodarka, koniunktura w gospodarce. A jeśli chodzi o zatrudnienie, czy w najbliższym czasie planujecie jakieś zwolnienia, ewentualnie zatrudnić kolejne osoby? Jeśli tak, to w jakiej branży? No, znaczy zwolnień nie planujemy. Jeżeli już, to tylko drugie półrocze zapowiada się dosyć aktywniej, o wiele aktywniejsze jak pierwsze. I to będzie się wiązało również ze zwiększeniem zatrudnienia, głównie spawaczy i ślusarzy. Był przetarg na fabrykę maszyn budowlanych z RMP. Wasza firma chciała ją przejąć, w ostatniej chwili zrezygnowała. Dlaczego? Po prostu sytuacja finansowa firmy z RMP no była taka, jaka była. Myśmy ją musieli przejąć, jak to się mówi, z dobrym i ze złem. No i niestety doszliśmy do wniosku, że nie jest to korzystne dla nas. A czy w związku z tym planujecie przejąć jakieś inne budynki? To znaczy nie, planujemy budować nową halę. Dziękuję serdecznie. Mieczysława Pełka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jesieniu, witam serdecznie. Pani dyrektor, koniec roku szkolnego, jak wygląda sytuacja? Ilu uczniów kończy w tym roku edukację? W tym roku szkolnym uczęszczało do nas 371 uczniów. W ciągu roku przybył jeden i klasyfikowaliśmy na koniec roku 372. Promowanych jest 369. Trzech uczniów nie otrzymało promocję. I oprócz tego jest jeszcze trzech uczniów, którzy mają egzamin poprawkowy. Jeden uczeń z niepromowanych ma orzeczenie do porady, do szkoły numer 4 w Lubsku. Być może skorzysta z tego, a jeśli nie, to wróci do nas z dniem 1 września do klasy pierwszej. A jak wygląda sytuacja w porównaniu z rokiem kolejnym? Czy liczba uczniów się zwiększy, czy zmniejszy? W tym roku szkolnym mamy 65 absolwentów, czyli uczniów, którzy odchodzą od nas, kończący klasę szóstą. Natomiast od 1 września przychodzi do klasy pierwszej 56 uczniów. W związku z tym liczba uczniów zmniejszy się minimum o 9, a może być jeszcze i tak, że w ciągu wakacji mogą zdarzyć się przypadki, że ktoś zmieni miejsce zamieszkania i ta liczba w zasadzie na dzień dzisiejszy jest jeszcze ruchoma. A jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja zatrudnionych pracowników w szkole i czy spadek liczby uczniów wiąże się ze zwolnieniami? Tak się stało, że spadek liczby uczniów nie wpłynie na liczbę zatrudnienia nauczycieli. W związku z tym, że to tak się rozłożyło po zespołach klasowych, oddziałów mamy 17 w szkole i w związku z tym liczba nauczycieli zatrudnionych się nie zmieni, chociaż z dniem 31 sierpnia odchodzi od nas na emeryturę trzech nauczycieli. Jest to pani Ryzińska Ewa, pani Teresa Pieluszczak i pani Stanisława Rafalska. Zdecydowały, że korzystając z karty nauczyciela mają możliwość odejścia na wcześniejszą emeryturę po przepracowaniu minimum 30 lat i odchodzą od nas, ale w ślad za tym przyjmujemy panią Wiesławę Leszczyszyn do nauczania zintegrowanego do klasy pierwszej i powraca z urlopu zdrowotnego pani Małgorzata Jenderse i na miejsce pedagoga natomiast zatrudniamy pana Jacka Gowdziaka i liczba nauczycieli wyrównuje nam się w ten sposób.
I ile wynosi? W szkole zatrudnionych mamy 24 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 8 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin. Są to nauczyciele, którzy pracują częściowo, część godzin u nas, pozostałe godziny uzupełniają w placówkach sąsiednich. Jest to gimnazjum bądź Golin, szkoła podstawowa. Oprócz tego pracuje 9 pracowników obsługi, jedna pani sekretarz, 2 panie w kuchni, woźny i panie sprzątające. A teraz w czasie wakacji, jeśli ktoś by chciał uzyskać jakieś informacje tutaj w szkole, czy ktoś będzie pełnił dyżur, kiedy i w jakich godzinach można spotkać kogoś? Urlopy pracowników są tak zaplanowane, że w każdym dniu można przyjść i szkoła będzie otwarta od godziny 9 do 14, bo tak pracujemy w czasie wakacji. Ja, dyrektor szkoły, przepraszam, i zastępca jesteśmy najprawdopodobniej do 10 lipca. Być może później jeszcze pójdziemy, ponieważ mamy jeszcze sprawy pilne, które musimy zamknąć przed odejściem na urlop. Jednakże najczęściej jesteśmy uchwytne w pobliżu, że tak powiem, szkoły, ale pomijając tenże fakt, cały czas w szkole będzie albo pani sekretarz, albo panie, które sprzątają, ponieważ jest to tak rozłożone, żeby szkoła była w każdej chwili dostępna. Kiedy zakończenie roku i rozdanie świadectw? Tak jak wszędzie, 24 czerwca o godzinie 9 rano. Dziękuję serdecznie. Równo o godzinie 18 rozpoczęła się odprawa służbowa, w której udział wzięło 4 funkcjonariuszy ruchu drogowego, Komendy Powiatowej Policji w Żarach i 3 pracowników referatu Urzędu Celnego w Olszynie. Witam pana bardzo serdecznie na odprawie do działań, który kryptonim nosi nazwę Bezpieczny Weekend. Jest to kolejne z działań, które będziemy prowadzić w każdy weekend aż do początku roku szkolnego. Z uwagi na to, że w okresie piątek, sobota, niedziela stwierdzamy zawsze największą liczbę zdarzeń drogowych, jak również największą liczbę nieczepnych kierujących pojazdami, co jest jednoznaczne, że każdy nieczepny jest potencjalny sprawcą wypadku drogowego, będziemy prowadzić takie działania również dzisiaj. Po krótkiej odprawie, w czasie której funkcjonariusze biorący udział w akcji zapoznali się z postawionymi im zadaniami, policjanci wraz z pracownikami Urzędu Celnego wyruszyli do pierwszego punktu blokadowego w Jesieniu. Po niespełna pół godzinie od rozpoczęcia akcji policjanci Jarosław Lewandowski i Piotr Czerwiński dokonali zatrzymania kierowcy małego Fiata. Kierujący okazał się, że nie posiada uprawnień w ogóle do kierowania. Powiedział, że dopiero chodzi na kursy, robi prawo jazdy. Kuzyna odwoził, który wypił alkohol i poprosił kuzyn go, żeby go zawiózł do domu. I się okazało, że kuzyn jest pod wpływem alkoholu po piwie i bał się jechać. Udostępnił mu, wiedząc o tym, że nie posiada prawa jazdy. No i otrzymał kierujący bez uprawnień 500 zł mandat karny, a kuzyn jego, który dopuścił do jazdy bez uprawnień, dostał 300 zł mandatu karnego. W miejscowościach Jasień i Lubsko w tym półroczu policja odnotowała znaczny wzrost zdarzeń drogowych. W większości z nich sprawcami kolizji i wypadków były osoby nietrzeźwe lub nieprzestrzegające przepisów ruchu drogowego. Dlatego też policjanci skupili się na kontroli kierowców przekraczających dozwoloną prędkość i będących pod wpływem alkoholu. Kierujący przekroczył dozwoloną prędkość o 23 km na godzinę. Został ukarany mandatem karnym kredytowanym w wysokości 100 zł oraz nałożono na kierującego punkty karne w ilości 4. Kolejne zatrzymanie i dużo większa prędkość. Jaka jest procedura? Kierujący pojazdem przekroczył prędkość o 43 km na godzinę. Został ukarany mandatem karnym kredytowanym w wysokości 300 zł. Nałożone zostały 8 punktów karnych. Sporządzona zostanie z tego karta MRD, która wysłana jest do Komendy Wojewódzkiej. Teren zabudowany, duża prędkość. Czy często zdarzają się takie przypadki? Tak, jest to teren zabudowany pomimo oznaczenia, widocznego oznaczenia tego terenu zabudowanego.
kierowcy nie przestrzegają tutaj dopuszczalnej prędkości i tak jak widać przekraczają ją dosyć sporo. W czasie kilkugodzinnej akcji na terenie miejscowości Jasień policjanci zatrzymali trzech nietrzeźwych kierowców, jednego kierującego bez uprawnień. Zatrzymano również obywatela Ukrainy kierującego dostawczym Mercedesem, który do jazdy używał oleju opałowego. Nałożono 9 mandatów na łączną sumę 1650 zł. O godzinie 21 akcja przeniosła się na teren Lubska, gdzie żarscy policjanci ujawnili 5 nietrzeźwych kierowców. 2 kierujących nie miało uprawnień, 8 przekroczyło prędkość i wyprzedzało w niedozwolonym miejscu. Policjanci nałożyli 15 mandatów na łączną kwotę 1850 zł. Następnie akcja przeniosła się na drogę wojewódzką Jasień-Tuplice-Trzebiel. Policjanci ujawnili tam jednego nietrzeźwego kierującego rowerem, który w wydychanym powietrzu miał ponad 3 promile alkoholu. Godzinna kontrola pomiaru prędkości zakończyła się ujawnieniem 6 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Nałożono 6 mandatów na łączną sumę 1200 zł. W godzinach nocnych patrole przeniosły się na drogę krajową relacji Wrocław-Olszyna. Dokonywano tam kontroli pod kątem przemytu ludzi i przewożenia papierosów bez akcyzy. Tym razem nie ujawniono jednak tego rodzaju przestępstw. Akcja zakończyła się o 2 w nocy. Jak się dowiedzieliśmy, policja będzie prowadziła tego typu działania co weekend aż do zakończenia wakacji.